spotkaliśmy się dzisiaj tu z kilku powodów. Kuba powiedział, czyli o przynajmniej jeszcze dwóch prelegentach, którzy będą po tym panelu występowali. Natomiast jako pierwszą atrakcję tego wieczoru bardzo jest mi miło przedstawić wam premierę polskiego audiobooka biografii Steve'a Jobsa, biura Isaacsona. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać dzisiaj różne osoby, bardzo różne punkty widzenia na temat i funkcjonowania podobnych firm. Od mojej lewej strony siedzi Borys Musielak, osoba twórca Filmastera, Adam Kościło, specjalista od Apple'a, między innymi programowania, pan Jerzy Kalinowski, partner w KPMG, Dominik Łada, iMagazine, Arek Skuza, SaveUp oraz Tomasz Brzozowski z firmy Insignis, która jest wydawcą książki w wersji papierowej. A tam w pomarańczowej koszulce Marcin Bebe, sprawca tego wydarzenia, audioteka.pl. Czyli dzięki audiotece, posłuchacie tej książki, a dzięki wydawnictwu Insignis będziecie mogli ją po prostu przeczytać w formie analogowej. I w tym momencie chciałbym na chwilę oddać głos Marcinowi, który powie o paru szczegółach, które są bardzo miłe. Dziękuję ci bardzo. Przytrzymasz to czarne kółko? Dobrze. Mili Państwo, dziękuję bardzo. Artur, dziękuję bardzo, że zgodziłeś się tak jakby zrobić ten event, który jest dla i wydawnictwa Insignis i dla audioteki taki dość wyjątkowy, bo to jest wyjątkowa książka i wyjątkowy audiobook. Natomiast to, co chciałem tak naprawdę organizacyjnie powiedzieć, to, że ten event jest transmitowany online dzisiaj. Spodziewamy się dosyć sporej oglądalności, bo mam tutaj ściągawkę. Oglądają nas ludzie na Chip, na PC Worldzie, na Komputer Świecie, na Wirtualnej Polsce, na Pulsie Biznesu, na stronie głównej ponoć, na serwisach technologicznych Gazeta.pl, na iMagazine, na T3, na Antywebie, na webhostingu i na Forbesie. Tak więc pana mistrz, proszę o skoncentrowanie się i skupienie. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga sprawa jest taka, że jak wiecie, audiobooki nam się tam dosyć sprawnie rozwijają. My toczymy taki trochę pojedynek z książkami, kiedy w końcu uda nam się audiobooku sprzedawać na podobnym poziomie, jak sprzedaje się książki papierowej. I tak naprawdę przy tym wyjątkowym tytule mamy szansę dorównać książce papierowej, bo jak to jest tutaj w strategii, że tak powiem, Auli, lubimy się pochwalić różnymi cyframi. I ja powiem, jak to wygląda do dzisiaj, do momentu, kiedy wychodziłem z biura. Sprzedaliśmy od godziny 12.00 dzisiaj w nocy 817 pobrań audiobooka Steve Jobs. Natomiast książki papierowej sprzedały się do wtorku, tak, pamiętam, 1500 przez sprzedaży, tak więc tak naprawdę gonimy ostro, a ponieważ dla audioteki w tej chwili zaczyna się pik sprzedażowy, tak więc mam nadzieję, że pęknie 1000 i to będzie absolutnie rekord świata w historii audioteki, prawdopodobnie w ogóle w historii rynku audiobooków, żeby sprzedać 1000 pobrań, 1000 kopii jednego tytułu, tak więc trzymajcie za nas kciuki, a ja oddaję głos Arturowi i udanej imprezy. Dzięki, czyli ścigamy się z czasem, ścigamy się z osiągnięciami i kwestią przychodową. Dobrze, moi mili prelegenci, ja bym chciał was przede wszystkim zapytać, czy zamierzacie przeczytać książkę o Steve Jobsie, bo w końcu chyba warto zobaczyć, co tam się stało. Czy to jest dla was chyba, która jest ciekawa, czy macie takie wrażenie, że to jest temat przegadany, mówiąc bardzo brutalnie, ktoś próbuje zarobić na jego śmierci. No, umówmy się, że gdyby ta książka mogła wyjść za 2 lata, nic by się nie stało, ale została teraz opublikowana. Czy chcecie poczytać tą książkę, bo uważacie, że nawet może być ciekawa? Borys, tak się zapatrzyłeś w ścianę. Nawet sobie ją ściągnąłem z Pojla Beja wczoraj, także... Pierwsze kilka stron i zasnąłem. Ale w sensie nie dlatego, że jest nudna, tylko po prostu jestem zmęczony. Ja zajmuję się, znaczy ja pracuję też dużo i jak czytam książki, to wolę czytać książki, które są raczej literaturą piękną, że tak powiem, żeby trochę odchamić mnie i żeby się nie zajmować też pracą, więc raczej pewnie nie, chociaż jest to ciekawe dla mnie, bo jestem trochę hejterem Apple, więc byłoby to dosyć ciekawe. Czyli jesteś osobą, która tak naprawdę to, co fajnego wyciąga z doświadczeń Steve'a Jobsa i jego firmy, to jest dokładnie to, co jest przeciwieństwem, tak? Nie o to chodzi. Znaczy, po prostu... Masz Apple, komputer, iPoda, iPhone'a? Wygrałem iPada na Innovation w zeszłym roku i go używam. Okej. Ale ogólnie jestem linuxiarzem. Dobra, super. Czyli znam jedno zdanie.
nie lubisz tej książki, nie przeczytasz jej chociażby dlatego, żeby zobaczyć? Nie, bym pani ją... Znaczy, może przeczytam kiedyś. Okay. W tej chwili nie patrzę. Czyli pani Tomasz, tutaj patrzę na Tomasza Ludzkiego, to nie jest klient. Ma Marcina Bromie też patrzy, też nie jest klient. Zresztą przyznam się do tego, że z piraci, to znaczy, że korzysta z piracji, więc ile stanie dzisiaj pizzy. Okej, okay, dobra. Adam, przekażę ci teraz mikrofon, ten symboliczny mikrofon. Powiedz mi, tak zupełnie szczerze, ty w ogóle zupełnie jako osoba, która prowadzi swój biznes, patrząc na to, co się dzieje w środowisku IT, uważasz, że tego typu osoba, tego typu postać, prezes firmy, facet, który zmienił podobną część dosyć dużej ilości rzeczy na świecie, w muzyce, w streamingu, nie wiem, w kilku jeszcze innych dziedzinach, czy ty uważasz, że taka postać na chwilę obecną, czy wydawanie książki, czytanie o niej jest sensowne, czy nie może nie poczekać kilka lat, żeby dowiedzieć się, trochę się tej piany ubiło, żeby ten trochę tak może tego popukać ten pomnik, zobaczyć, czy on może nie jest zrobiony z czegoś innego. Ja jeszcze nie czytałem. Halo? Ja jeszcze tej książki nie czytałem, ale zamierzam ją przesłuchać, czekałem na polską edycję. Myślę, że dobrze, że ona się teraz pojawiła, znaczy ja wiem, dlaczego ona się pojawiła, ponieważ wydaje mi się, że Stany potrzebują teraz takiego opisu, takiego bohatera, który jest taką kwintesencją tego, co się nazywa tym amerykańskim stylem życia, czyli powiedzmy od pucybuta do milionera. Ja trochę znam biografię Jobsa z różnych względów jeszcze przed w ogóle tym tematem książki. I wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, jeszcze z tego, co czytałem już o tej książce, to wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że bardzo w wielu miejscach burzony jest mit jakby dobrego człowieka. Że Jobs tak naprawdę nie jest takim pozytywnym bohaterem. Tak, on jest na pewno wielkim wizjonerem i człowiekiem, który bardzo wiele osiągnął, ale nie jest przedstawiany tam jako człowiek, który jest jakiś wybitnie dobry i którego jakby w życiu można byłoby kopiować, a na pewno w biznesie tak. Jest taki trochę odbrązowiony mit, tak, że już tam dostajemy z miejsca parę naście, tak? Dokładnie. Niedługo po jego śmierci, taką książkę, która właściwie oddziela go z tego całego mitu, który przez wiele lat został znaczy, tam przez Ten mit w ten sposób nie był kultywowany, no, ale myślę, że wiele osób spodziewa się takiego przedstawienia tego człowieka w takim bardzo pozytywnym świetle, również osobistym. No, on raczej przez swoje zachowanie, o którym można czytać, jak ludzie opisują, jak się z nim pracowało, no to jest człowiek, który był bardzo, bardzo trudny do współpracy. Był choleryk, osoba, która miała dosyć dużą ilość negatywnej energii. No dobrze, a z drugiej strony no, facet, który prawdopodobnie jest dość innym wzorem dla wielu CEO amerykańskich firm, czy też myślę, że europejski, bo powiedzmy sobie szczerze, tak, nie jest to postać, która tylko i wyłącznie jest na rynku amerykańskim. Czy się nie wydaje, że ta książka jednak, niezależnie od tego, czy będzie go przedstawiała w świetle dobrym, złym czy neutralnym, może być takim elementem, który by trochę ten jednak mit utrwali, tak? Że pomimo tego, że to był choleryk, ekscentryk, ostry parkował na miejscach dla osób niepełnosprawnych, ale wymyślił iPoda, tak? On wniósł na rynek, nie wiem, iTunesa, tak? Wymyślił pewnego typu mechanizmy. Czy to nie jest tak, że to jest takie podtrzymanie tej legendy? Oczywiście, że tak. No ale po to tak naprawdę dlatego ona powstała, bo ten człowiek jest już tą żywą legendą i myślę, że tego tak naprawdę nie da się w tym momencie zburzyć. W tym kontekście startupowym ciekawe artykuły pojawiły się na temat tego, że tak naprawdę Jobs nie jest wzorem dla ludzi, którzy zaczynają startupy, tylko dla CEO, czyli dla ludzi, którzy są prezesami dużych firm czy korporacji, i że to ci powinni uczyć się od niego, a nie ludzie, którzy zaczynają interes. I tutaj przykład tego, jak Next powstało, jest świetną ilustracją, jak pieniądze szły na prawie wszystko, a może nie tam, gdzie trzeba. Tak? Tego no, nie jesteśmy w stanie dzisiaj pewnie stwierdzić. To bardzo dobrze się składa, zrobiłeś bardzo dobry wtręt. Ty przekazał, prosił o przekazanie mikrofonu Jerzemu Kamińskiemu z partnerami KPMG. Właśnie, pytanie, gdyby tutaj Adam powiedział o tym, że być może nie jest to osoba, Steve Jobs nie jest być może takim role model dla osób, które zaczynają tworzyć własną firmę, własny podmiot, ale być może dla tych dużych już prezesów firm, dużych spółek. Zgodziłbym się z taką opinią, czy to jest tak, że to jest, mówimy o kompletnie ewenemencie, skalę kosmiczną, w przypadku 1 na miliard, tak naprawdę nie możemy wskazywać na rynku. Czy pan się może spotkał z podobnymi osobami w pana karierze wśród prezesów spółek polskich lub też poza granicami Polski? Ja muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z moim kolegą, bo to jest chyba dobry wzorzec dla kogoś, kto chce zbudować mikrofilmę, średnią filmę czy dużą filmę. Bo Jobs to jest taki fenomen,
jak się skoncentrować na produkcie, jak się skoncentrować na tym, co ja jest moją wizją, jak to dostarczyć, jeszcze dostarczyć coś, co ja wierzę. Ja patrzę na to z perspektywy takiej, ja doradzam w zakresie zarządzania w Technology Media Telecommunications, czyli to obszary, gdzie działał Jobs. Działam też w szkole biznesu czasami, uczę, prowadzę wykłady. Oglądam różne tak zwane textbooki, jeśli chodzi o zarządzanie i uważam, że książki na temat Jobsa i o Jobsie powinny być w zasadzie podstawową cegiełką, jeśli chodzi o studentów szkół wyższych, którzy będą się spotkać z zarządzaniem, po to, żeby poznali inne podejście do zarządzania. Podejście, które było nastawione na produkt, podejście, w którym w centrum był klient, podejście, w którym była obsesja na temat jakości, podejście, w którym w zasadzie łamano pewne prawidła, które były w zaleceniach biznesu. Nie proszę Państwa zwrócić uwagę, on zbudował w pewnym momencie sieć detaliczną do sprzedaży, kiedy wszyscy mówili sprzedawać tylko przez pośredników. Dalej, w momencie, kiedy rynek muzyczny leciał w dół z powodu piractwa, powiedział nie, ja będę na tym rynku muzycznym na iTunes, ja będę zarabiać. Czyli zrobił bardzo wiele rzeczy, wbrew temu, jakie są normalne reguły zarządzania. Moim zdaniem, niezależnie od tego, jaki był człowiekiem, bo można być geniuszem biznesu, a nie być człowiekiem może nie pozytywnym, ale w sensie takim, że akceptowanym jako dobra osoba, to jest to osoba, na którą powinniśmy spojrzeć. To powinna być pewna nauka dla nas. Proponuję przeczytać nie tylko tą książkę, inne książki, jak opisywali o Steve Jobsie. Ja przeczytałem już 3 książki, to będzie 4. Nie przeczytałem, a na pewno przeczytam. I moja rekomendacja, spojrzeć na to z perspektywy, niezależnie od tego, co będziemy robić. Okej, okay, super. Znaczy, ja powiem tak, jestem w połowie. Ta książka akurat nie burzy mojego przynajmniej takiego poglądu, wizji Steve'a Jobsa, chociaż jak czytałem fragment, w którym on leżąc de facto w szpitalu w stanie terminalnym zmieniał maski, którą nakładano tlenowe, mówiąc, że to jest bardzo zły design, on po prostu w tym czasie nie będzie leżał. Powiem tak, a licho jego, ale ta jego rodzina, te pielęgniarki, chyba 20 pielęgniarek zmienił, zanim jedna mu się przypasowała i gdyby dobrze się zwiążyło. Także faktycznie też powiedziałbym tak, że chyba trzeba oddzielić bycie, rolę lidera w firmie od życia osobistego, bo jeżeli będziemy starali się patrzeć tak totalnie holistycznie na całą osobę, to się nagle okaże, że mamy albo anioła w jednym wypadku, anioła albo demona w drugim. Jakoś nie mogę, znaczy po tej połowie lektury tej książki, jakoś nie możemy się zgrać ten wizerunek bardzo dobrego wizjonera i kochającego ojca, bo też to mnie bardzo przeraziło, przeczytałem, to była jedna z takich elementów, które pojawiły się przed publikacją książki. Walter Isaacson powiedział, że Steve Jobs właściwie zanim umarł, powiedział mu, że on by chciał, żeby na podstawie tej książki jego dzieci dowiedziały się, jaką jest on osobą. Powiem szczerze, mnie jako młodego ojca taka informacja po prostu zmroziła, czyli on chce opublikować sobie książkę, żeby móc porozmawiać ze swoimi dziećmi. No ale dobra, zostawmy to. Dominik Łada, iMagazine. Dominiku, spadł nakład waszego PDF-a, który wysyłacie. Ludzie porzucili Apple'a po śmierci Jobsa. Bardziej go wielbią, mniej go wielbią. Jak to jest? Znaczy, myślę, że na pewno większe zainteresowanie jest zdecydowanie w tej chwili. Tak jak patrzę na jakieś statystyki, to w tym takim najbardziej gorącym okresie to historycznie nie mieliśmy jeszcze takich ilości wejść, zainteresowania, jakichś pytań od czytelników, od ludzi, którzy nie wiem, nas słuchają, bo też podcast prowadzimy. No, wiadomo, no, to był człowiek, legenda za życia. W tej chwili część stara się mu jakieś tam pomniki wybudować, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to był człowiek, tak? To był przede wszystkim człowiek, który znamy go od tej strony, jak prowadził prezentacje, jakie wprowadzał produkty na rynek. W większości przypadków miał rację i widać, że się one przyjęły z dużym sukcesem. Natomiast to też był człowiek, który dosyć skrzętnie ukrywał swoje prywatne życie. Okej, no, wszyscy wiedzieli, że on wcześniej miał jakieś przejścia i to co nawet czyniał za młodu, natomiast w ostatnim czasie to był hipisem, no wiesz. Tak, no wiadomo. Przyjmował narkotyki, jeździł po świecie, był w Indiach, no żył pełnią życia, no co no mógł czemu bronić. Natomiast w ostatnim czasie nikt nie wiedział, co się dzieje w jego życiu. To było takie naturalne, prawda? To było jego prywatne życie, było całkowicie odcięte od tego, co się działo we tu. Z drugiej strony facet, który był notowany bardzo wysoko, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, który oficjalnie w firmie, prawda, tam zarabiał tego $1. Nie wnikam, co on tam więcej zarabiał, natomiast oficjalnie tak zarabiał.
Natomiast mieszkał w zwykłym domu, nie był schowany za żadnym murem. Dzieci chodziły do absolutnie normalnej szkoły. Zresztą też tam co jakiś czas, jak się jakieś zwykłe imprezy takie rodzinne odbywały w ramach szkoły, to tam się na tych imprezach pojawiał. Także to był, no wiadomo, z jednej strony profesjonalista, ciężki charakter, ale facet, który chyba wiedział, co robił, a z drugiej strony, no, prywatność była najważniejsza i się skrywał za nią. A powiedz mi, ponieważ ty znasz się osobiście z Woźniakiem, z Wozem, czy ty wymieniałeś z nim jakieś, no, w sensie osobiście, no, tak? Rozmawialiście kilka razy. Czy było coś takiego? No, wpadł do mnie na herbatę. Okej. Mówisz, no, coś innego. Powiedz mi, czy kontaktowałeś się z nim po śmierci Tosta, w sensie prosząc o wywiad, na przykład jakąś formę, nie wiem, napisania tekstu na dany magazyn? Znaczy, tak, najbardziej kontaktowaliśmy się, zresztą tutaj taką mały teaser zapuszczę, bo jest planowany, planujemy wywiad z nim w naszym podcaście, także to może być coś ciekawego, żeby pogadać, natomiast najpierw odejście Jobsa, a później jego śmierć spowodowała, że facet jest kompletnie w tej chwili nieosiągany nigdzie, tylko lata między jednym, drugim, trzecim, piątym studium telewizyjnym na całym świecie. I o ile wcześniej, no, taki miałem bezpośrednio szybki kontakt z nim, tak naprawdę jak coś potrzebowaliśmy jakąś mieć opinię na temat tego, co się wydarzyło, to taki jest bardzo otwarty, bardzo zresztą fajny facet, to w tym ostatnim czasie on tylko napisał, że sorry, leci do Armenii, ale żebym z jego żoną rozmawiał, bo jego żona jest w stanie jeszcze cokolwiek ogarnąć, bo on już nic. Także... On w tej Armenii robi kompletnie, bo tak nie wiem. Ja nie wiem. Wielcy ludzie tak mają. Jeżdżą do Armenii i ich żony wiedzą wszystko. Dobrze, prosił o przekazanie mikrofonu Alkowi. Alku, ty jesteś, można ci powiedzieć, tak wiesz, określić, już nie startupowiec, masz inwestora, jesteś firmą, która powoli zaczyna wygrywać. Proszę? Pieniędzy. Nie masz pieniędzy, tak, ale nie jesteś dużą firmą, organizacją, tak? Nie masz działu HR, gdzie znasz, jak to może pójść na urlop, siatkę i tak dalej. Powiedz mi, czy ty patrząc, już nie mówię o samej książce, gdyby trochę tak porozmawiamy na poziomie może bardziej ogólnym. Taki facet jak Steve Jobs, no wiadomo, tak, z jednej strony osoba, która ma nieprawdopodobnie duży wpływ, a z drugiej strony po prostu facet, który wymyśla jakieś tam produkty, nazwijmy to marketingowe, lub też nie lub bardziej, ale działa na tym rynku, w którym my tutaj wszyscy tak, gdzieś tam próbujemy coś robić. Czy ty uważasz, że można cokolwiek wynieść, w sensie próbować nie tylko się wzorować, tylko wyciągać jakiś... patrzeć na to, mówić, okej, on zrobi to dobrze tu, a tu na przykład strzelił, tak? Czy raczej tak, że no, to, co zrobił Steve Jobs, to jest super fajne, nie dotykajmy tego, ponieważ on to na pewno zrobił najlepiej na świecie. Masz takie poczucie, że można zrobić coś inaczej, ale na przykład, nie wiem, troszeczkę burząc to, co zrobił sam Jobs, czy raczej nie dotykać, bo to jest już legenda i dostępne, tak? Znaczy... Ja powiem tak, że jedną rzecz, którą ja uważam osobiście, że trzeba od Jobsa kopiować, to Job był szczęśliwy. Po prostu był szczęśliwy. On... Ja sporo rzeczy przeczytałem, pewnie tutaj chłopacy przeczytali więcej na pewno, bo chociażby ich praca na tym polega, żeby też łączyć rzeczy, jak i magazyn i tak dalej. Więc... Natomiast on był szczęśliwy po prostu. I w książce, którą czytasz, a ja jakby już chyba prawie nawet kończę, jest napisane, że nawet jest takie zdanie, które powiedział Jobs, żeby nie próbować go zmieniać, bo on i tak się nie zmieni. Tam jest taki cytat. Ja myślę, że trzeba skopiować to z Jobsa, żeby był szczęśliwy. Znaczy, generalnie możemy go oceniać, że tak jak powiedziałeś, że pisał biografię po to, żeby pokazać dzieciom, jaki jest i tak dalej. Ale ja myślę, że on był szczęśliwy. I to jakby trzeba skopiować i nie można nic przy tym zmieniać. Tak a propos produktów, trochę powiedziałeś. Natomiast... ja prywatnie znowu uważam, że nie wolno nikogo kopiować w sensie takim operacyjnym, powiedziałbym, bo tak mi się wydaje, że trzeba czasami też pomyśleć, że Jobs był osadzony w jakimś tam ekosystemie, w którym działał, amerykańskim i tak dalej, ale też był osadzony w pewnym ekosystemie swojego życia, bo no kurczę, ja tak czasami sobie myślałem, chyba nikt z nas nie chciałby świadomie mieć takiej ścieżki życia, jak miał Jobs. No, od samego początku. Tak, z tymi rodzicami i tak dalej, wszyscy wiemy, ten wykład na Stanfordzie, choroba, świadomość śmierci i tak dalej. Taki ciekawy program był na Discovery, pewnie też większość z was widziała, w którym tam było w ogóle, że ludzie z tą chorobą przeżywają jeden rok, on przeżył 7. Taki świadomość, jak wyświetlił przez tą prezentację, na której powiedział, że plotki o mojej śmierci są bardzo przesadzone, takie klimaty, no...
wiadomo, że jest takie coś w człowieku, że chciałby ktoś z nas, szczególnie z tej branży, zrobić coś takiego i jakby mieć taką rozpoznawalność, takie produkty. Tu Marcin Beme na pewno chciałby tak zamieszać w audiobookach. Być jak Steve Jobs. Ja też bym chciał. Natomiast myślę, że trudno tak kopiować one to one. To jest tak, ja uważam. Nie wolno nigdy w mojej ocenie prywatnej przenosić takich rzeczy na nasz grunt, bo nawet nie chodzi o to, że jesteśmy w Polsce, tylko też nasza sytuacja życiowa jest. No, ty powiedziałeś o tym właśnie młody tata versus człowiek, który nie miał czasu dla rodziny. Myślę, że Jobs nie miał z tym problemu, bo był szczęśliwy. Generalnie to tak jakby nie mamy problemu z tym, że tam część z nas ma problem, że ktoś tam coś zajedzie na ulicy samochodem, część nie, tak on pewnie nie miał. Ja też nie mam z tym problemem. Nawet kapitan ma, chociaż mówi, że stoję w pokoju. Więc to tak. Natomiast trzecią rzecz jeszcze chciałem powiedzieć, że taką ciekawostkę do tych przeczytanych książek, bo ja chyba tam wszystkie przeczytałem te o Jobsie. Tak, a niektóre quiz zrobimy zaraz. Niektóre przeczytałem, kartkowałem, oczywiście nie jestem aż tak dobry. Czytałem nawet takie fragmenty biografii, która jak mieszkałem w Stanach, była tam drukowana w New York Timesie. Ale tam były takie fajne słowa na końcu, dlatego ta obecna biografia od razu, jak tylko się pojawiła w Borcie recenzja, od razu sobie ją kupiłem, oczywiście przez naszą aplikację. Powiedz to, bo nabiliśmy im liczby. Marcinowi jeszcze nie. I powiem, że kiedyś w New York Timesie ktoś powiedział, że prawdziwa biografia o Jobsie wyjdzie, jak on już niestety nie będzie żył. Teraz mamy taką biografię, która jest o krakiem. Bo jest pisana, jak Jobs żył i już go nie ma, niestety. Myślę, że świat stracił ciekawą osobę na pewno, bardzo ciekawą, myślę, że... Natomiast ciekawy jestem tej następnej biografii, która na pewno wyjdzie prędzej, może już na pewno już się drukuje. Nie wiem tego. Natomiast naprawdę to będzie może coś bardzo jeszcze ciekawego, bo no bo wszyscy czekamy na odsłonę tego, tej prawdziwej strony. Przecież case'y z Bono pisane w książce albo te klimaty, jak tam razem sobie powiedzieli fuck yourself, tak, jak rozmawiali ze sobą i takie klimaty, no to każdy czeka na taką sensację. Ja czekam na biografię głównego designera Apple'a, który w końcu powie, że to on wszystko zrobił, a Jobs tylko wybierał numery tam tych wszystkich opakowań, tak? Ale wiadomo, że każdy ma swój punkt widzenia. Dobrze, teraz chciałem przekazać, już przekazał mikrofon panu Tomaszowi Rzeskiemu, który miał takie pytanie, jak to się robi, że się taką książkę dostaje do ręki, tłumaczy się na język polski, kiedy o nią się starają największe polskie wydawnictwa, po czym wszyscy mówią, te wszystkie największe wydawnictwa, tak czytałem w Gazecie Wyborczej, ale wiadomo, że ja sam może kłamać, ale że to nie może być tak, że to jest coś normalnego, że to musi być jakiś układ, jakiś tam, no nie padły słowa korupcja, oplatowanie, ale czułem, że gdzieś tam między słowami można to wyczuć. Panie Tomaszu, jak to się robi, że się jako jedyna firma w Polsce, tak, umówmy się, no i z ile ma pracowników? Niewielu, to jest niewielu. Kilka osób, tak. Współpracują z nami, pracują na etat. Okay. Czy to nie jest korporacja, nie jest nie, to firma? Nie, to jest typowa mikrofirma, można powiedzieć. Prawie że startup. No już 5 lat działam z sukcesami, także nie taki do końca startup, no ale... wieczny startup, no. Musi pasować do realu. Dobra, ale... Okej, okay. Jak to wyglądało? Dobrze, była już pisana książka? Po pierwsze chcę zburzyć wszelkie mity, że wszystko dokonało się w świetle prawa i jak najbardziej legalnie, nie ma tutaj żadnej ciemnej strony. Polska, mieszkam w Polsce. Dobrze, w takim razie chciałbym Państwu zdradzić może trochę kulisów, jak weszliśmy w posiadanie praw do tej książki. Oczywiście nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo wiążą nas klauzule tajności, które przez cały czas podczas produkcji tej książki się przewijały w naszej firmie i książka była traktowana tak jak produkt Jobsa, czyli jak najmniej osób ją zna, jest tylko jedna kopia papierowa, nie ma wersji elektronicznej, jest przesyłana z zakazem kserowania, tłumacz dostaje tylko swoją partię, zobowiązuje się specjalną klauzulą poufności do chronienia nie tylko samej książki jako takiej, ale do treści w niej zawartej, więc to było naprawdę ciężkie i to trwa w zasadzie już od początku tego roku, kiedy to dowiedzieliśmy się od polskiego agenta wydawnictwa Simon Schuster, że jest bardzo ciekawa książka, bardzo znanej osoby, nie wiedzieliśmy jakiej, wstępnie wyraziliśmy swoje zainteresowanie. Myśleliśmy, że to będzie osoba ze świata mediów, showbiznesu, coś w tym stylu. Natomiast później zostało nam to ujawnione, że to jest książka Steve'a Jobsa i rozpoczęła się taka bardzo dziwna aukcja, której niestety szczegółów nie mogę Państwu zdradzić. Nie była to aukcja, która jest typową aukcją wydawniczą, kiedy jedno wydawnictwo zgłasza zainteresowanie książką i później ta oferta jest rozsyłana do innych wydawców i każdy daje coraz to wyższą cenę, coraz to wyższe procenty
jeśli chodzi o honoraria. Była to akcja dość osobliwa i tak naprawdę gdy przyszła do nas informacja, że to my tę aukcję wygraliśmy, po raz pierwszy w przypadku historii z Jobsem poczułem się po prostu słabo. Zrobiło mi się słabo, gdy przeczytałem tego maila, że to my będziemy wydawać biografię Steve'a Jobsa. I to była taka pierwsza moja fizyczna zapaść związana z tą książką. Druga taka zapaść pojawiła się wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się mniej więcej w okolicy sierpnia bieżącego roku, że w przeciwieństwie do zapowiedzi, że książka ukaże się na przełomie roku 2011 i 2012, a na Amazon.com była zapowiadana w marcu 2012, musimy przygotować ją na 21 listopada i nie było żadnego uzasadnienia, dlaczego ta data ma się stać międzynarodową premierą tej książki. My też nie byliśmy wtajemniczani we wszystkie sprawy związane z tą książką, natomiast w mailu było tylko stwierdzenie, że we understand that you have to hire additional translators, but musi być 21 listopada. Więc nasze plany wydawnicze stanęły na głowie, zrobiliśmy wszystko, żeby tą książkę wydać na 21 listopada. Natomiast trzecim takim momentem, który mnie zszokował, był mail bezpośredni od wydawnictwa Simon Schuster, który przyszedł wieczorem w przeddzień śmierci Jobsa, że oni jednak rezygnują z tej międzynarodowej premiery i książka u nich będzie 24 października, a my możemy tą premierę utrzymać, bo pewnie nie zdążymy wydać wcześniej, ale jeśli chcemy, no to droga wolna, oni już z nas nie będą trzymać żadnym embargiem. Trochę się wkurzyłem, szczerze mówiąc, bo jednak międzynarodowa premiera to dla książki jest wielkie wydarzenie i bycie częścią całego świata, który wydaje tą samą książkę jednocześnie, jest niezapomnianym przeżyciem i bardzo pomaga sprzedaży. Natomiast ja pracowałem wtedy nad inną naszą książką, też znanej osoby nie tak bardzo, ale mniejsza z tym. W każdym razie było to późno w nocy, wszedłem na Twittera i zobaczyłem BBC Breaking News, że Steve Jobs dies aged 56 i po prostu może mi się trochę załamuje głos, ale naprawdę do tej książki mam bardzo osobiste podejście i wtedy było jasne, dlaczego kilka godzin wcześniej dostaliśmy od Simon Schustera informację o przyspieszeniu premiery i wiem, że była to nieprzespana noc, było to przygotowanie newsów, w szczególności, że trzeba było ominąć pewną bardzo drażliwą kwestię związaną z tym, że być może ktoś nas zaraz posądzi o tym, o to, że żerujemy na czyjejś śmierci, że po prostu funeralny. No właśnie, to nie było tak. Jobs współpracował nad tą książką razem z Walterem Isaacsonem. To było tak, że on sam poprosił go o napisanie tej książki. Zresztą to jest wiesz, we wstępie ci z Państwa, którzy to już nabyli książkę, bo słuchali jej, dobrze to wiedzą. Natomiast książka była pod opieką Jobsa, ale bez jego ingerencji, co się rzadko zdarza w przypadku produktów związanych z Jobsem. Ta książka, można powiedzieć, oszernia Jobsa miejscami nie szczędzi mu krytyki, miejscami tam, gdzie jest to potrzebne, popada w samo uwielbienie. Natomiast jest ona jakby wykonaniem testamentu Jobsa i tak naprawdę zależało mu na tym, żeby ta książka została opublikowana, nie wiem, czy jak najszybciej po jego śmierci, czy też przed samą jego śmiercią. W każdym razie to, co robiliśmy w Polsce z tą książką i to, co cały świat robił, to było po prostu wykonanie testamentu Steve'a Jobsa. I to nie jest tak, że żerowaliśmy na czymś. Myśmy to bardzo wyraźnie podkreślali, że to jest właśnie tak, jak on by chciał i to jego błogosławieństwo cały czas nam towarzyszyło. Więc takie są kulisy powstania tej książki. I tak naprawdę to jest dla mnie bardzo ważny dzień w ogóle dla naszego wydawnictwa. Jesteśmy niezmiernie dumni i szczęśliwi, że możemy Państwu zaprezentować postedycję tej książki. Włożyliśmy w nią całe nasze serce, duszę i energię. Mam nadzieję, że będzie to książka dobra. Ja sam ją czytałem bardzo dokładnie, bo robiłem też miejscową redakcję. Konsultowałem niektóre rzeczy z tłumaczami. Zleciliśmy w ogóle wykonanie tej książki trochę outsourcingowo, bo to jest znakomita krakowska firma redakcyjna i edycyjna, która zaopiekowała się tą książką. Natomiast na koniec mojej, być może nieco przydługiej, być może nieco zbyt osobistej wypowiedzi, chciałbym powiedzieć jedno, że to, co mnie uderza w tej książce, to fakt,
że czytam ją o facecie, który żyje. No, nie mogę się pogodzić z tym, że po prostu ona opisuje kogoś, kogo już między nami tak naprawdę nie ma. Po dłuższym czy krótszym fragmencie przychodzi taka smutna konstatacja, że facet nie jest geniuszem, tylko że facet był geniuszem i że tak naprawdę nie ma już Steve'a Jobsa w Cupertino, nie zastanawia się nad kolejnym genialnym produktem, jak nam uprzyjemnić życie świetną zabawką, świetnym gadżetem, świetnym rozwiązaniem. I tak naprawdę jest to też to siła tej książki, która pokazuje osobę żyjącą, taką, którą ciągle pamiętamy w tym słynnym czarnym golfie, jeansach i adidasach, która po prostu dostarcza nam niezapomnianych wrażeń. Dlatego no, gdy odrywałem się od lektury, cały po prostu czerwony z wrażenia, przychodziła ta smutna konstatacja o facecie, którego już nie ma, a ja się fascynuję nim tak, jakbym go jutro miał oglądać na konferencji All Things Digital rozmawiającym z Billem Gatesem, więc mam nadzieję, że tak mocne wrażenie będzie również Państwa udziałem, w szczególności, że tak naprawdę Steve Jobs wciąż jest z nami, bo jego produkty są chyba jedynymi takimi, no nie wiem, może oprócz Forda, który nosi nazwisko swojego twórcy, które noszą piętno i znamy jego twórcy. Praktycznie na rynku IT, na rynku komunikacyjnym i informatycznym, moim zdaniem osobiście nie ma takich produktów, które by miały tak silnie odciśnięte piętno Steve'a Jobsa. Tak więc, no, takie są moje wrażenia. I już tak na koniec, żartując, oczywiście Gazeta Wyborcza rozpuściła plotkę, że zapłaciliśmy za tą książkę 100 tysięcy, nawet już nie pamiętam czego, to były dolary czy funty. W każdym razie, jasne, kwota, jaka poszła za prawa, była kwotą wysoką, pięciocyfrową, natomiast nie potwierdzam informacji płynących z Gazety Wyborczej i nie wiem skąd oni to wzięli, natomiast nie ma oficjalnej kwoty, nie podaliśmy jej, jest to wysoka kwota, jak się spodziewaliśmy za taką książkę. I jeszcze raz Państwa zapewniam, niczego nielegalnego, ani śliskiego chociażby w zakupie prawa do książki Steve'a Jobsa nie było. Tak jak samo to, że powiedziałem, że po prostu poczułem się słabo, gdy zobaczyłem, że to my ją będziemy wydawali, powinno być dla Państwa takim moim najbardziej osobistym zapewnieniem, że to jest dla nas coś naprawdę wielkiego i niespotykanego również. Dobrze, to ja mam takie pytanie. Ile się w Polsce sprzeda książki na egzemplarze? Jaki jest plan Waszego wydawnictwa? My wydrukowaliśmy nieco ponad 20 tysięcy tej książki. Słabiutko. To jest na razie bardzo słabo, tak. Są zamówione do druki. My wciąż czekamy na odpowiedź rynkową. Tutaj docierają do nas bardzo pozytywne sygnały na temat sprzedaży tej książki. Cieszy się ona zainteresowaniem w wielu kanałach dystrybucyjnych. Również jako e-book. Tutaj też od razu powiem, że ona jest albo będzie, nie kontrolowałem tego, bo to są firmy, z którymi współpracujemy, dostępna na iPada, jako aplikacja na App Store, jako książka na platformie Woblink oraz też najprawdopodobniej już niedługo ukaże się w aplikacji iBooks, tylko że to nie zależy od nas, tylko w dużej mierze od iBooksa, który się skontaktował z nami niedawno i chce też tą książkę mieć w swojej ofercie. Na razie w przesprzedaży prowadzonej przez sam Empik sprzedało się jej, bo nie tylko Empik ją sprzedawał, mamy dane z Empiku, sprzedało się 1300 egzemplarzy w oprawie twardej, 250 w oprawie miękkiej. To jest sama przesprzedaż, dane z wtorku. Książka dzisiaj się pojawiła w polskich księgarniach. Mamy nadzieję, że no będzie się fajnie sprzedawała. Przesprzedaż to jest naprawdę bardzo, bardzo niewielki procent rzeczywistej sprzedaży książki, więc myślimy, że to się przełoży na o wiele większą sprzedaż książki po premierze. Drukarnie są rozgrzane, czekają, papier jest, czekają na sygnał od nas, już jest pierwszy dodruk zamówiony, także jeśli będzie zainteresowanie, to oczywiście tę książkę będziemy drukować. Czyli to jest tylko 6 modli, żeby MP zapłacił w tym ciągu 90 lat. Lub też mniej lub bardziej, tam duży sen. Ja mam pytanie do Marcina Kluczy. Chodź Marcinie, też musimy Cię popytać. Ile zapłaciłeś jemu, temu człowiekowi za prawa do audiobooka? Też 5-cyfrową kwotę, ale nie pamiętam czego. Warto to było każdych pieniędzy. Okej, a jak się robi takiego audiobooka, jeżeli jest tak napięty, znaczy masz taki deadline, masz tak strasznie obwarowane przepisanie. Też u Was była osoba, która jednym okiem czytała pół tekstu, a potem drugim drugie. Jak to wyglądało?
też było tak, że dostaliśmy jedną kopię, która przyszła kurierem od wydawnictwa. I w zasadzie dwa razy, bo raz były jeszcze poprawki tak z dobrymi właśnie poprawkami, prawda? Dwa razy już tak, tak, tylko tu od razu powiem, że ta kopia nadeszła do wydawnictwa już po amerykańskiej premierze książki, kiedy embargo było częściowo zdjęte. Gdy książka jeszcze się nie ukazała na amerykańskim rynku, no wszyscy mieli zatkane usta i naprawdę to embargo było bardzo ostre. Musieliśmy trzymać. Tak jest. Natomiast to nasz u nas było tak, że tak naprawdę lektor, który czytał, dostawał fragmentami. Jedna tygodnia kopia i wygrywał fragmentami. Normalnie drukujemy, czytamy z ekranu. Zresztą tutaj siedzi Paweł Andryszczyk, który realizował całe nagranie i pilnował tego, żeby to było wszystko dobrze. Natomiast u nas było troszeczkę łatwiej, bo ci z Państwa, którzy kupują lub zamierzają kupić, no zobaczył, że to jest pre-selling. Po prostu myśmy nie zakończyli nagrań i one będą chyba dokończone i dorzucone na wirtualną półkę po prostu w przyszłym tygodniu. Czy się sprzedajemy kawałek produktu? Za to nocę. To wszystko na pewno zostało obliczone, biorąc pod uwagę średnią szybkość słuchania przeciętnego słuchacza. Tego z samych filozofów. Na pewno się pojawi. Produkt, którego nie ma, to jest bezwzględny, genialny. Dobrze, czy tak, to już jest, można pobrać, tylko trzeba będzie dociągać, tak? Produkt. Dobra, to okej. Okay. Czyli tak naprawdę premiera nie jest plusikiem to, żeby premiera się odbyła, tak? Czy okej, może trochę była jednak. Nie, o godzinie sekundy po 12 włączyliśmy kliki. Przez pierwszą godzinę sprzedaliśmy dwie książki na minutę, tak powiem. Więc premiera była, jest i tak naprawdę no się toczy. Dzisiaj pierwszy dzień sprzedaży. Dzisiaj pierwszy dzień sprzedaży. Nie mogę się niestety włączyć z tym cholernym serwerem u mnie w firmie, tak więc nie wiem ile poszło teraz, ale dostarczę tą informację po auli, czy żeśmy prześcignęli przed sprzedaż książki drukowanej, czy nie. Tak więc trzymajmy za słowo i dostarczę. Będę się trzymał, to by było dosyć historyczne wydarzenie, tak? Amazon sprzedaje więcej audiobooków, znaczy e-booków i audiobooków, też mówię, wersji tutaj w audioteka, więc mamy udawnictwo. Dobra, słuchajcie, minęło 30 parę minut, tak, z tego co widzę. Czy może, bo tak, po pierwsze są pytania od internautów, którzy podobno oglądają nas, wbrew pozorom. Okej, pytania są tendencyjne, pytania są za proste, więc nie będę ich czytał. Pytanie może inaczej, będziemy faworyzowali Kibu Steve Jobs, tak. No, nie padło. Ale mogą paść. Czy ktoś z sali ma jakieś pytanie? Nie wiem, do Marcina Bemy, do Tomasza Ruskiego, Mariusz Karowski, PR. Co chcesz, chłopaku, usłyszeć? Kto czyta tą książkę? Kto czyta książkę obecnie? Nie, nikt z nas. Kto czyta audiobooka, tak? Takie jest pytanie, w sensie głos, tak? Czyta Lucjan Szołajski. Ja oczywiście strasznie chciałem tą książkę przeczytać, ale Paweł Andryszczyk powiedział, że nie mogę tego zrobić słuchaczom, bo mój głos się niczego nie nadaje. Czyta to pan Łukomski, który jest absolutnie super fachowym lektorem, natomiast on nigdy wcześniej nie przeczytał dla nas całego e-booka. Jest to nowa postać, natomiast z premedytacją wybrano w ten sposób, bo nie chcieliśmy, żeby to czytał w bardzo znany głos, tak nie Franceski, Gosztyła, tak on by trochę tak jakby zaburzało to trochę odbiór. Tak nie zauważyliśmy kogoś, to jest trochę przezroczysty w kontekście komunikacji, ma bardzo dobry angielski i jest też aplowym flikiem, żeby zrozumie pewne z historii, nie przeczyta iOS X, natomiast iOS 10 lub odwrotnie, tak? Taki był błąd w wersji amerykańskiej. Tak więc mieliśmy do dobrego człowieka, trochę dość zaangażowanego. No i to, czy to był dobry wybór, no to proszę ocenić sami. Siemianowski, nie brałem pod uwagę? Ulubieniec? Roch nie. Roch zupełnie nie, aczkolwiek on się nadaje do tych twardszych, takich opowieści. To uderzenie, że gdzieś tam na polu bitwy, albo nie tego też. Tak więc nie, roch nie, natomiast no, to nie było proste. Byśmy dłużej tak naprawdę wybierali się, rozpędzali z decyzją kto, niż potem tak jakby całe przygotowanie start nagrań. Tak więc to nie było proste, no ale mówię, to podajemy waszej ocenie, krytykę biorę na klatę. Boże, to jest deklaracja. Dobrze, czy ktoś jeszcze ma jakieś jedno pytanie? Dwa albo trzy? Wiecie, może coś dowiecie się o tłumaczeniu, nie wiem, albo czy ktoś coś źle przekręcił, albo dobrze przekręcił. Jest, widzę, nie słyszę. No dobrze, no. Nie jesteście ciekawi tego, co jest w książce. No nie będziemy mówili, musicie po prostu ją kupić, ewentualnie nabyć. No, słucham, tu jest coś, jakieś pytanie? Nie, no, coś się wyświetla. Coś się wyświetla. Czy książka będzie dostępna na Kindle? To jest pytanie chyba do... Bezosa, nie do mnie, ja nie wiem. Nie wiem, co odpowiedzieć. Będzie, nie będzie? Będziemy się starali sukcesywnie obsadzać wszelkie platformy dystrybucji tej książki.
nie mogliśmy zrobić tego z racji bardzo ciasnych ram czasowych. I tak jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wydaliśmy tę książkę. To jest tak, że książka ma 730 stron. To wydawcy nic nie mówi, bo może być mniejsza, większa czcionka i luźny, mniej luźny skład. Natomiast operujemy językiem arkusza. Arkusz wydawniczy to jest 40 tysięcy znaków. Średnia książka na polskim rynku to jest między 12-14 arkuszy wydawniczych. Ta książka ma 33 arkusze wydawnicze, czyli to są takie dwie fest książki. To naprawdę jest bardzo dużo treści, bardzo fascynującej. I duży king. No właśnie. I będziemy starali się jak najszybciej uzupełnić wszystkie platformy dostępności tej książki, których na razie nie ma. Dla nas priorytetem było oczywiście z racji osoby, o której ona opowiada, udostępnienie jej przede wszystkim na platformę związaną z urządzeniami typu iPhone, iPad, właśnie urządzeniami Jobsa. Okay. A jeszcze a propos trochę może tematu takiego mniej przyjemnego, piractwo, zabezpieczenie i tak dalej. Podejrzewam, że będę strzelał w ciemno, ale egzemplarzy nielegalnych, ściągniętych pobrań i tak dalej będzie tyle samo co wersji albo dwa razy więcej niż pobrań oficjalnych. Tak przy okazji w twórczości Marcina czy wydawnictwa papierowego. Czy to jest tak, że ten proces narasta, ponieważ o wiele więcej osób zaczyna mieć dostęp do szerokopasmowego internetu, wiedzą powszechnia się, gdzie kliknąć, żeby ściągnąć, ile zapłacić. Rzecz jest tak, że na przykład w przypadku wydawnictw waszej wielkości widzicie, że jest stały elektorat, mówiąc językiem polityków, tak, który mówi, ok, kupuję niezależnie od tego, bo to jest książka i my książki lubimy dotykać, a te takie smyrgane urządzenia to jakoś jeszcze nie bardzo. Problem polega na tym, że my się za bardzo piractwa nie boimy, dlatego że po prostu nic z tym nie możemy zrobić. I to jest tak jak walka z wiatrakami. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, żeby chronić pliki na każdym etapie produkcji. Plik z książką Steve'a Jobsa był chroniony. No, dbaliśmy o to, kuchaliśmy, dmuchaliśmy. Każda osoba, która z nami współpracowała, podpisywała klauzulę poufności, również drukarnia, bo nie nad wszystkim się da zapanować. Na jakiś złośliwy ktoś albo żony sławy w drukarni no może wypuścić książkę bez naszej wiedzy, bo ma plik, z którego ją drukuje, prawda? Do tej pory nie spotkaliśmy się z taką sytuacją. Wszystkie nasze spiracone książki były to albo skany, albo zdjęcia. Pamiętam takie śmieszne zdjęcie, na którym książkę w zdjęciach, na którym na każdym zdjęciu był pan trzymający kartki. To naprawdę nieprzyjemnie się czytało z takiego pliku. Niezależnie od tego. My też zrobiliśmy pewien eksperyment. Jedną całą książkę opublikowaliśmy najzupełniej legalnie do ściągania w sieci Metro 2033 Dmitrija Głuchowskiego, który teraz akurat tak się składa, że przebywa w Polsce i miał przed chwilą spotkanie w Empiku ze swoimi fanami. Nie wpłynęło to w żaden sposób na wydanie papierowe. Również ona jest dostępna w e-booku pełnopłatna i ten e-book też się bardzo dobrze sprzedaje, tak więc ludzie myślę, że... Proszę. Ludzie są głupi po prostu, nie umieją kliknąć informacji. Ta książka nie jest dokładnie tak złamana na przykład jak e-book. Jest to pełny tekst, no tylko w troszeczkę innym formacie wizualnym. Natomiast jak ktoś chce przeczytać Metro 2033 za darmo, ono jest dostępne cały czas na naszej stronie internetowej. Zresztą to samo zrobił Głuchowski w Rosji, nie wpłynęło to na sprzedaż książki papierowej. Jeśli nic z tym nie możemy zrobić, to nie będziemy walczyć z wiatrakami. My wierzymy w to, że wiele osób ceni nie tylko samą treść, ale też oprawę publikacji. Ja na przykład też mógłbym sobie pościągać mnóstwo płyt z internetu, natomiast dla mnie samą wartością jest płyta jako nośnik. Z książką jest jeszcze taka, jest jeszcze inna sprawa, dlatego że z książką się obcuje jako z nośnikiem. MP3 jest odtwarzana przez sprzęt i koniec. Ja jej nie dotykam, nie widzę jej, ja ją słyszę. Nieważne, czy to jest plik, czy to jest płyta, czy to jest klucz USB wciśnięty w coś tam. Z książką jest trochę co innego, no i po prostu no, staraliśmy się chronić plik, zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy. Nie wiem czy wyciek czy nie, będziemy to monitorowali. Na razie żadne poszukiwanie nie przyniosło żadnych niepokojących wyników. Myślę, że książka, która jest wydana szczególnie w oprawie twardej, która naprawdę świetnie wyszła, jest taką małą biblijką o Jobsie. Szczególnie po zdjęciu obwoluty, cała szara, taki minimalistyczny, bauhausowski trochę styl, będzie się cieszyła popularnością. Zresztą no, zdumiewające jest to, że ludzie w większości kupili jednak oprawę twardą niż miękką w Empiku przez sprzedaży. Tak więc no,
zachęcam do przeczytania fajnie wydanej, dobrze zrobionej książki, a nie szukania jej w internecie, bo być może albo jej tam nie ma, albo po prostu no, trafią Państwo na coś, co nie będzie w pełni dobrej jakości. Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć nasz panel, ponieważ czas minie nieubłaganie. Słucham, co jeszcze? Internet, dobrze. Otwarcie mi będę. A to będzie takie pytanie, które trzeba będzie polać wodę. Myślę, że nie zdążymy teraz. Kolejni prelegenci też będą musieli polać wodę, to pizza wystygnie. Naprawdę, pytanie jest... Tylko ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Przepraszam, że ja się tak rozgaduję, już więcej nie będę mówił. Jasne. Chodzi mi tylko o jedną rzecz, bo to było poruszone przez wielu z panów właśnie problem, czy Steve Jobs był dobrym człowiekiem, czy złym, czy tylko wspaniałym dyrektorem generalnym firmy. Tutaj głównie mówimy o Apple, ale nie zapominajmy o Pixarze. To jest też wspaniałe dzieło Jobsa i o nim jest bardzo dużo w tej książce. Zresztą być może dzięki temu wrócił w ogóle do swojej macierzystej firmy. Chodzi o to, że Jobs był człowiekiem przede wszystkim bardzo wrażliwym, co się wydaje dziwne i paradoksalne ze względu na gruboskórność, którą prezentował. Ale tutaj odwołam się do wypowiedzi Jonathana Ive'a, który stwierdził, że Jobs był o wiele bardziej obsesowy dla ludzi, których bardzo kochał, lubił i szanował, bo po prostu tutaj nie miał żadnych blokad, jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii. Natomiast jeśli chodzi właśnie o osoby, które chciał jakoś wyeliminować, tak jak to zrobił z prezesem Apple'a po jego powrocie do firmy, no to właśnie tutaj wydawało się, że jest sielankowy stosunek dwóch panów do siebie, że tam nie ma żadnych tarć, a jednak to było tak, że no, niestety on wyleciał z firmy, a Jobs został. Okay. Ja mogę skomentować. Mi się daje, że to jeszcze taki ciekawy komentarz do charakterologii Jobsa. On dzielił ludzi na talentów, czyli takich właśnie traktował obcesowo ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. To była jego bardzo ważna jakby dyferencjał, w jaki sposób zmieniał podejście do człowieka. Dla tych, którzy nawet byli jego przeciwnikami, bo po powrocie do firmy, to on nadal tego człowieka poważał. Tak? Uważał, że ma argumenty biznesowe, dlatego się normalnie dostał. Jeśli ktoś dla odmiany Jobs przekonany był, że ta osoba nie ma żadnej wartości, nie rozumie o czym mówi, tak dalej, to zawsze być bardzo elegancki. To ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, bo dużo było takich pozytywnych rzeczy o tym, co Jobs wniósł do... Właśnie czekałem, powiedz! Zniszcz go! Nie o to chodzi. Dla startupowca, jako prezes firmy super, tak? Zarabiał pieniądze. Nie widzę, czym był lepszy od Billa Gatesa na przykład. Obaj moim zdaniem są mniej więcej na równym poziomie. Ja też bardziej Billa lubię. Czy od Zuckerberga, czy od w ogóle od ludzi, czy Zuckerberga nie lubię. Dorothy z Twittera teraz jest takim, mówią, że będzie następcą, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to, co zostało dla ludzkości, nie jestem pewien, czy jest pozytywne. Tak? Znaczy, ja bym powiedział, że zrobi więcej złego niż dobrego. Jest taki człowiek, który się nazywa Richard Stallman, pewnie niektórzy Was go kojarzą, szef ruchu Fundacji Wolnego Oprogramowania, który powiedział rzecz, która została mocno skomentowana w internecie, powiedział, że nie cieszy się, że umarł, ale cieszy się, że odszedł, z powodu, że już nic więcej złego nie zrobi. Chodziło tu o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest Jobs, był ogromnym promotorem patentów na oprogramowanie. Jest zdecydowanie jakby tą zarazę, która powoduje, że tak naprawdę innowacja leży, promował. No i druga rzecz, jest był ogromnym promotorem DRM-u, czyli zabierania praw użytkownikom, dawania praw korporacjom muzycznym, filmowym. Czyli dwie rzeczy, które, no jakby cały Apple Store to jest DRM. Tak, czyli nie można instalować na przykład wolnego oprogramowania, jest zakazane Apple Store. No chodzi o to, że jakby rzeczy, które promował, niekoniecznie są pozytywne dla świata. Tak? Są pozytywne dla Apple i dla tych, którzy ten wizerunek jakby firmy i jakby wizerunek przyjmują to, ale jakby nie jest to. Niekoniecznie jest to dobre dla ludzkości. Tak? Nie wiem, czy to jest ten moment, w którym faktycznie powinniśmy tę rozmowę zaczynać, bo ona będzie trwała bardzo długo. Ale ogólnie rzecz biorąc, tylko jedna rzecz, którą ja uważam za bardzo ważną w podejściu w ogóle Apple jako firmy, która produkuje produkty, to jest to, co często w oprogramowaniu nazywa się opinionated software. Czyli to jest takie rozwiązanie czegoś w bardzo jeden konkretny sposób i ten konkretny sposób ma trafić do konkretnej grupy odbiorców, którzy w tym się odnajdą. To nie jest tak, że ktoś mówi,
nasz produkt rozwiązuje wszystkie problemy świata. On ma po prostu trafić do odpowiednich ludzi i przez tych ludzi ma być ceniony jako taki jaki jest. Tak? Czyli można było powiedzieć, że tutaj Apple robi taki opinionated product. No i moim zdaniem to jest taka rzecz, która może zbyt rzadko się gdzieś tam przewija w kontekście tych produktów. I App Store jest trochę czymś takim. Ja tu może jako ad vocem powiem, co następuje. Po pierwsze, nie zgadzam się z tym powiedzeniem, bo nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch. Więc ja się nie dziwię, że Jobs stworzył zamknięty ekosystem, bo on zarządzał jednostką biznesową, której celem było zabieranie pieniędzy, kropka. I to był zamknięty ekosystem. Druga rzecz, uważam, że Jobs zostawił bardzo jedną ważną rzecz. Niech Państwo spojrzą na instrukcję wszystkich urządzeń, w szczególności oprogramowanie Microsofta, próbę instalacji jakiejkolwiek aplikacji Microsoftowskiej versus to, jak są urządzenia firmy Apple, instrukcja pół strony. Moja żona potrafi dowolne urządzenie skonfigurować. I kolejna rzecz, tak zwany user convenience. Sposób korzystania, doświadczenie nasze konsumenta, nawet jak Pan otwiera pudełeczko, w którym będzie iPhone, czy tam jest komputer, iMac, to pudełko jest tak zaprojektowane, że Pan ma satysfakcję z tego, że Pan to otwiera. Tak? I to jest on rozmiarowo rzecz. Człowiek poznaje świat w pewien sposób i wszystko to, co jest produkty, to jest zrobione dla człowieka. Zgadzam się z tym wszystkim, tak? Co nie zmienia zupełnie faktu. To się nie zgadza. Nie ma żadnego związku z tym, co Pan mówi. I tym optymistycznym akcentem zakończymy ten temat. Dziękuję Państwu.